Iwona Z., była szefowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, została skazana nieprawomocnym wyrokiem Łęczyckiego Sądu Rejonowego za kierowanie dzieci z trudną przeszłością do rodzin, w których były krzywdzone. Kobieta miała dopuścić się zaniedbań w latach 2007-2014. Za ten czyn wymierzono jej karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając wykonanie kary na okres 2 lat próby. Orzeczono grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych, ustalając wysokość 1 stawki na kwotę 15 zł oraz orzeczono zakaz środek karny w postaci zakazu zajmowania kierowniczych i samodzielnych stanowisk publicznych, rządowych i samorządowych, a także niepublicznych jednostkach organizacyjnych związanych ze sprawowaniem pomocy społecznej i opieki nad osobami tej pomocy i opieki potrzebującymi na okres 2 lat. Praca Iwony Z. zaczęła być dokładnie sprawdzana po tym, jak nagłośniona została historia jednej z łęczyckich rodzin zastępczych, prowadzonej przez Bożenę i Jana A. Co najmniej 5 dzieci miało być bitych i molestowanych seksualnie. Pracownicy PCPR teoretycznie mieli przekazywać do sądu informacje o wynikach kontroli w rodzinie zastępczej. Tak się jednak nie działo. Nie informowali też sądu o niepokojących informacjach dotyczących funkcjonowania rodziny od biologicznych rodziców powierzonych dzieci, wychowawców i nauczycieli. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak.